czy patrzę? W dobrym towarzystwie czas płynie. Jakieś... Dziękuję. Cieszę się szczerze. A czy to ważne, Wiedźminie? Cholera. Jak... W zasadzie tak. Niestety, mój kodeks zabrania wykorzystywania stanowiska dla celów prywatnych. Jaki kodeks? Nie twoja sprawa, Wiedźminie. Tylko szybko, złociutki, jestem bardzo za... Chcę odpocząć. Tak. Żadnego wyzwania. Twoja matka puściła się z krasnoludem. Prowadzisz na nas kłopoty. Usiądź. Bywaj. To mało ciekawe. Tak właśnie zrobię. Napiłbym się.
panie Drużba.
Powinienem ruszać w drogę, ale nie mogę się zebrać. Co podać? Idziemy na zaplecze. Żartowałam tylko. Mój chłop urwałby mi głowę, jakbym z tobą poszła. Strach pomyśleć, co urwałby tobie. Może jednak... Nie, ostatnio sprał mnie tak, że... Bywaj. Thank you.
Ależ jestem obolała. Można. Przyjaciele Zygfryda. Czuję, że umrę. Spać mi się chce. Chcesz pociupciać? Mówią, że jesteś wiedźminem. Słusznie mówią. To prawda, że wiedźmini zabijają bestie za pieniądze? Owszem, ale przejdź do rzeczy, jeśli łaska. Wiedźminie! Pytałeś o moją profesję. Masz dla mnie jakieś zlecenie? W rzeczy samej. Mojego stryja zabiły na bagnach potwory. Przy jego ciele został rodowy pierścień, który dla mnie, ostatniego męskiego potomka w rodzinie, ma wielką wartość. Przynieś mi pierścień. W zamian dostaniesz 100 orenów. Odzyskam twój rodowy pierścień. To szczęście, że cię spotkałem. Gdzie znajdę ciało twojego stryja? Modliliśmy się przy kapliczce Melitele. Gdy pojawiły się potwory, stryj rzucił się do ucieczki przez bagno. Widziałem, jak bestie dopadły go w pobliżu posągu bogini. Bywaj. Chwilowo nie potrzebuję nikogo do ochrony towarów. Tablina Dali. Usług. Przewieź często. Jesteś. Tak. Łaskawy panie, może potrzebujesz łodzi? Jacyś chętni na...
Tak. Bywaj.
Musi tu leżeć od jakiegoś czasu.
głupia zabawa. To. Uwolniłem wszystkich cyglarzy. Dzięki nim wiem więcej o obozie Salamandry. Dziękuję, białowłosy. Wszystkie skarby świata nie wystarczą, by wynagrodzić twoją odwagę. Jeśli istotnie chcesz dopaść wszystkich bandytów, udaj się do hierofanta w Gaju. Druidzi śledzą Salamandrę. Tak zrobię. Zastanawiałam się nad nagrodą i już wiem, że zasługujesz na najlepsze, co możemy ci dać. O, to błogosławię cię błogosławieństwem panów i przyjmuję do naszej wspólnoty. Od tej chwili możesz nurzać się w świętych wodach bagna z radością w sercu. Zaprawdę czuję się zaszczycony, bo któż jest ponad panami? Co to było?
Napiłby się człowiek. Czyżby nowy klient? Co? Przewieź mnie na drugi brzeg. Czas to pieniądz. Zdecydowałeś się już? Jesteś gotowy? Tak. Wiedźminie! Przyniosłem twój rodowy pierścień. Wiedziałem, że sobie poradzisz. Pomodlę się za ciebie do Melitele, a oto zapłata. Bywaj. Wodni panowie, dodajcie cierpliwości. Pomóc? Znalazłem kły jakiejś bestii. Może cię zainteresują. Mam już takie. Cholerny katar. Chciałbym się go pozbyć. Kiedyś z
Zacisnąłem klientowi obcęgi na języku przez potężne kichnięcie. Śliska sprawa. 25 orenów. Więcej nie dam. Ludzie nie mają o tobie zbyt dobrej opinii. No tak, tak. Dopóki ich ząb nie boli, szydzą. Ale potem każdy przychodzi i o pomoc prosi. Sami nie wyrywają? Ze szczerbatymi nie gadam. Zawsze opluję. Bywaj. Póki ząb ci nie trzaśnie. Mogę rzucić o... Proszę uprz... O... Można... Przyjaciele... Znów ty? Sprawa jest. Jaka? Jeśli znów chcesz mnie wrzucić do kanałów, tym razem będzie to sporo kosztować. Ty chyba nie wiesz, do kogo mówisz, Wiedźminie. Powiem ci, jak będzie. Teraz dowiesz się wszystkiego o zleceniu. A jak nie będziesz chciał współpracować, to wrócisz do lochu. Lubisz zakłady, strażniku? Bo widzisz, ja lubię. Jakie zakłady? Założę się, że zanim kichniesz, odetnę ci nos. To jak? Założysz się? Aleś drażliwy. Słuchaj, wiem, że ludzie ze znakami Salamander na ciebie polują. Mam na nich namiar. Załatwisz swoją sprawę, a przy okazji mi pomożesz. To jak będzie? Zobaczymy. Mów, co wiesz. Wiem, że Salamandra praktycznie przejęła rynek narkotykowy w mieście. Są coraz silniejsi. Ktoś musi ich powstrzymać, bo nie wiadomo, co będzie dalej. Co mi do tego? No jak to co? Przecież polują na ciebie. Będziesz miał szansę zdobyć informacje. Potem powiesz mi, co wiesz i przyniesiesz znalezione narkotyki. A ja zabezpieczę je jako dowody. Od czego mam zacząć? Mam informatora. Używa fistechu do jakichś tam badań. Powiedział, że jedyna osoba, która ma jeszcze proszek, to handlarz imieniem Angus. Kręci się gdzieś po slumsach. Musimy dowiedzieć się, skąd bierze towar. Często przesiaduje w karczmie. Popytaj ludzi, na pewno go namierzysz. No, co chcesz? Przychodzę w sprawie ogłoszenia. Ogłoszenia? A, tak, prawda. Masz te soki? Mam. Świetnie. Gdzieś tu miałem złoto dla ciebie. O, jest. No, co chcesz? Siemko, wyglądasz okropnie. Nie śpię już 5 dni, a czuję się jak młody bóg. Ostrzegam cię, to się źle skończy. To jest jak ścieżka zdrowia, Wiedźminie.
Bywaj. Masz naprawdę na imię, bo domyślam się, że Carmen to pseudonim zawodowy. Dobrze się domyślasz. Naprawdę nazywam się Hela. Zbyt pospolicie jak na tę profesję. Bywaj. Thank you.
co? Bywaj. Wszyscy pogłupieli. Piesek zmoknie. Chyba pranie nie zebrał. Zanosi się na wodę. Bywaj. Odkąd zaczęli tu wpuszczać mopsie? Wiedźmin! Trzeba dziewki pozamykać! W moim miejscu nie paradowałoby mi z bronią przed oczami strażnie. Za jakie pod... Na ba... Przecież widzę. Zabiłem ogromnego wilka. Mam jego łeb. Panie Geralt, zabierajcie mi to ze stołu. Śmierdzi jak nieszczęście. To wasze 600 orenów. Bywaj. Ciężko. Za mało mi płacą. Zepchnąć nas tutaj na dół, to nie do pomyślenia. Przychodzę w sprawie ogłoszenia. Którego? O kłach Fledera. Płacę za 3 kły. Dobrze się składa. Proszę, oto one. Weź to złoto w nagrodę. Nie chcę, żeby mnie ludzie widzieli z Wiedźmi. Jak? Bywaj. Tak.
Mogę cię o coś spytać? Oczywiście. Widzę tu wiele drogich i wyszukanych potraw. Nie czujesz się dziwnie, wiedząc, że w niektórych dzielnicach w zimy panuje głód? Gdybym chciał pomóc wszystkim nieudacznikom z tego miasta, zbankrutowałbym w jeden dzień. Mógłbyś pomóc choć niektórym. Wiesz, Geralt, lubię o sobie myśleć jako o człowieku konkretnym. Jeśli pomagam biedakom, to wszystkim, bez wyjątku. Jeszcze o tych salamandrach. Potrzebujemy informacji, Geralt, potwierdzonych. Czyli? Dokumentacji z obu baz terenowych salamandry. Przynieś wszystko, co znajdziesz. Tak? Bywaj. Zaprawdę szlachectwo zobowiązuje. Mistrz Jaskier jest naprawdę niesamowity. Tak? Bywa. To ciekawe. Geralt? Pamiętasz, jak rozmawialiśmy o mojej tożsamości? Owszem, jakieś postępy? Zgodziłem się pomóc Zygfrydowi i zakonowi Płonącej Róży. Zastanawiam się, czy wcześniej też bym tak postąpił. Ciekawe, dlaczego pomogłeś zakonowi? Co tobą kierowało? Doszedłem do wniosku, że jestem człowiekiem. W Kaer Morhen zmutowano mnie, ale nie odebrano mi człowieczeństwa. Poza tym zostałem stworzony do obrony ludzi. Obsesja człowieczeństwa i wiedźmińskie powołanie? Mogłam się tego spodziewać. Zachowałem się jak dawny Geralt? Nigdy nie mówiłeś wprost, ale domyślam się, że amnezja usunęła również blokady. Jesteś bardziej otwarty niż dawniej. Możemy to uznać za postęp. Skoro tak twierdzisz... Myśl i rozmawiaj o swoich decyzjach. Jesteśmy na dobrej drodze do przywrócenia ci wspomnień. Spróbuję. Umieściłem czujki. Wiem. Jak tylko to zrobiłeś, przeskanowałam cały obszar Wyzimy i dowiedziałam się, skąd się biorą anomalie. Skąd? Dziecko. Mały chłopiec imieniem Alvin. Znajduje się w szpitalu Lebiody i... Dziecko może być powodem anomalii? No tak, wszystko zapomniałeś. To dziecko jest źródłem, ma wielką moc. Prawdopodobnie w jego żyłach płynie starsza krew. Krew elfów. Starsza krew? Wyjaśnię później. Teraz musimy zaopiekować się Alvinem i ograniczyć jego destruktywne możliwości. Pójdziesz do szpitala i przyprowadzisz go. Dobrze, ale czy pozwolą mi zabrać go ze szpitala? No właśnie... Tu pojawiają się trudności. Ta głupia siksa Shani nie chce mi go wydać. Mówi, że nie znam się na dzieciach i nie zaopiekuje się nim należycie. Nie ma pojęcia, co grozi jej i całemu miastu, jeśli ten dzieciak wymknie się spod kontroli. Nie mam siły z nią gadać. To twoja przyjaciółeczka. I załatw to. Wiem, że potrafisz. Będę ci bardzo wdzięczna i... Jeszcze jedno. Dziecko starszej krwi przyciąga byty zza światów, duchy i upiory. Weź ten zwój. Na pewno ci się przyda. Thank you.